Cześć mordeczki. Trochę mnie nie było, ze 3 tygodnie. Brak czasu i brak miejscówek. No ale co, dzisiaj się znalazł czas i dostałem akurat maila zwrotnego. Opytałem się o taki park, czy mogę tam wejść. Kancyl mi pozwolił, więc mówię, wyskoczę. Teren trudny, wszystko pozarastane. No ale co, no zobaczymy, może akurat. Nie ma co. Także oby coś było. Film i tak czy siak wrzucę, bo tyle czasu nie wrzucałem, to wrzucę. Tylko teraz chodzi o fanty. Co jeszcze? Oczywiście pozdrawiam wszystkie małpeczki. Link do ich kanałów znajdziecie pod spodem, w opisie. Tak samo ruszyła grupa już na Facebooku. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tam będą konkursy robione. Już myślimy z Kamilkiem nad jakimś pierwszym konkursem. Link też jest w opisie. Także wbijajcie do nas. Co jeszcze? O, dziękuję za intro Dominikowi. Dominik Schaffert zrobił mi taki prezent, wysłał mi intro, to takie muzyczka, co tam gra i te literki, bardzo fajne, dzięki Dominik. Jakbyście chcieli, to jego link do jego kanału też będzie w opisie, młody chłopak. Także trzeba go wspomóc, jakbyście chcieli takie fajne intro, on Wam na pewno je zrobi, także piszcie do niego. No i co, widzimy się przy pierwszym dołku, ja nie będę tutaj zanudzał. Chodzimy. Oby coś było. Już po chwili pierwszy fancior. Nie wiem co to jest. Jakiś gwóźdź. Nieważne, złom. Dobra, do następnego. Okej. Dobra mordeczki, po dłuższym chodzeniu. Tutaj jest dołek. Trafił się dzwoneczek. Nie mam pojęcia od czego to może być dzwoneczek. O. Takie triko. Nie wiem od czego to może być. Może od jakiejś owieczki albo... nie wiem. No ale jest dzwoneczek, fajnie. Dobra, szukamy dalej. Kolejny dołek i... takie coś od czegoś. Nie mam pojęcia co to jest. Mamy, że się coś od czegoś. Szukamy dalej. Szału nie ma. No jest trudno, zobaczcie. Taki gąszcz. Dobra, idziemy dalej. Nie poddajemy się. Kolejny sygnałek i... powiem Wam... coś się zaczęło tutaj. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No. Pierścioneczek. Yeah. O. Tu chyba był herb jakiś, jak mi się wydaje, albo odpustowiec. Herb albo odpustowiec. Miedziany chyba. Chyba tak. Nie jestem pewien. Dobra. Fajnie. Pierścioneczek jest super. Zawsze cieszy, nieważne jaki by był pierścioneczek, to pierścioneczek. Dobra, lecimy dalej. Już mówię, no nie, drugi. Ale niestety to chyba jakiś kawałek rurki czy... raczej nie sygnet. Ani nie żadna obrączka. Także szukamy dalej. Dobra, parę dołków dalej i kochani, pocisk. Taki stary, bardzo stary jeszcze z tą tutaj obramówką. Strzelali się tu. Dobra. Szukamy dalej, na następnego. A koledzy, Nie tylko wy macie w Polsce grzyby. A my też mamy. Aha. Może lepiej odstawić wykrywacz i trochę grzybów poszukać. No nic, do następnego. No i co? Pierwsza monetka dzisiaj. Wlazłem w taki śmietnik. No ale coś się udało. One Penny 1920. Nic szczególnego, ale pierwsza monetka, więc... Teraz przesycha. 1920. Dobra, do następnego. Kolejna monetka, destrukt. Tu są takie tereny podmokłe, więc dlatego te monety są w fatalnym stanie. Ja już powoli idę w stronę domu. Jeszcze jak się coś uda wyciągnąć, to będę nagrywał, jak nie, to tam dalej zrobię podsumowanie takie szybkie. I tyle, bo już chcę mi się tak pić i jeść. Nie wziąłem sobie ani picia, ani jedzenia. I żołądek mi już do kręgosłupa przyrósł. Także zobaczymy, może coś jeszcze będzie. Ok, mordeczki. Na dzisiaj koniec, szybkie podsumowanie. Co my tu mamy? No więc tak. O, takie triko mamy, fajne. Prawda, że fajne? A właśnie, super, mi też się podoba. Takie triko mamy. Bliżej nieokreślone mi tu rzeczy. Takie coś. Wiem, że marzeniem jest, z każdego z was, marzeniem jest, żeby znajdować takie fanciory. Aha. Dobra, kolejne monetki. Ok, One Penny. Proszę bardzo, 1920. Stan, pożal się Panie Boże. Stateczki. Teraz już widać, ale destryk niesamowity, który to jest rok? 55? Chyba nie wiem. Dobra, nieważne. Destrukt. Dalej. Taki pocisk. Ja go nie nagrywałem, bo to nie ma sensu. O, śliczny, fajny, fajny. Mnie też się podoba. Drugi pocisk taki, o, trochę starszy typ. Tu jeszcze jest z taką... O. Super. Super ekstra po prostu. Nie wiem co powiedzieć. Ok. I takie z lepszych fantów. Dzwoneczek. Bez serca już niestety. Sam dzwonek. Nie wiem czy coś tu jest na nim. Coś tu może jest. Musiał go w domu wyczyścić. O. No dzwoneczek, no fajny. Nie mam jeszcze dzwoneczka w kolekcji. Będzie i fancior dnia. Taki oto pierdzien. Nie wiem co to. Miedziane chyba. Czy to odpustowy, czy nie. W domu spróbuję wyczyścić. Może to jakiś herb był albo inicjały. Na razie, o tutaj były zdobienia po bokach jakieś chyba. O. Taki trik. O. Herbik. Zdobienia po bokach. Nie wiem czy odpustowy, czy nie. W każdym razie najlepszy fan dnia. Tak się to prezentuje. Wypadzik jest, jest, to jest najważniejsze. O. O, to jest najważniejsze. Skąd da się tak obrócić? Chyba nie. Dobra, zrobię. Jest tak jak nie inaczej. Sezon jest teraz taki bardziej do czyszczenia fantów, jak do ich szukania. Wchodźcie na Facebooka, niebawem konkurs. Myślimy z Kamilkiem, co zrobić, jak to zrobić, żeby był fajny, śmieszny. Link w opisie. Do wszystkich małpek, do kanałów ich na YouTube, wszystkie linki w opisie. Gnom, Nie, zresztą nie będę wymieniał, bo jak będę tu zaraz pozdrawiał wszystkich, to dajcie spokój. Z 5 minut. Co jeszcze? Do Dominika, tego co mi sprezentował, to intro też jest link, jak będziecie chcieli, to tam sobie wchodźcie. Dobra, nie zanudzam was więcej. Jedziemy ze Steve'em szukać pól, już niebawem jakichś farmerów, także myślę, że się będzie działo. Koszulki, naszywki już są, możecie sobie wejść na naszego fanpage'a, tam są wystawione zdjęcia, możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, nawet jak chcecie, możecie sobie zamówić. Nikt wam nie broni. Także ja się z wami teraz żegnam i myślę, że niebawem jakiś kolejny filmik, już mam nadzieję, że z czymś ciekawszym i może jakiś ciekawszy teren. No nic, na razie, cześć i czołem. Don't do it for the money, but that's one of the perks. If y'all got